Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Damian Daszek i ponownie spotykamy się na podcaście Gra podpada. Moi drodzy, ostatnio dostałem bardzo ciekawą wiadomość na Instagramie, w której ktoś stwierdził, że ja w ogóle nie mówię o złych grach, albo nie mówię w ogóle o grach, które mi się. Nie, nie wiem, że tak, ta, ta, nie za bardzo mm, mówię o tych gorszych tytułach. No, słuchajcie, ja mam. Taki przywilej, że mogę mówić o tym, o czym, o czym chcę, a zazwyczaj chcę raczej mówić o tych takich ciekawszych tytułach, ciekawszych produkcjach, które mogą Wam się po prostu spodobać. No nie mówię o grach, które mi się nie podobają, bo chyba nie ma nic sensownego w tym, żeby usiąść przed mikrofonem i mówić: No, zagrałem, ale słabe, no nie polecam Wam, w ogóle uważajcie na ten tytuł. No takie coś to mogę zrobić, nie wiem, sobie w Insta Stories na Instagramie albo napisać jakiś taki krótszy. Wpis na fejsie. Jednak zawsze powtarzam, że ten podcast jest y, dla Was. Tak więc dzisiaj będę trochę marudził. Oczywiście nie jest też tak, że ja odebrałem tej słowa kolegi y, jako jakiś atak na mnie y, y, czy coś w tym stylu. Nie, w żaden sposób nie. Y, y, myślę, że to było bardziej w formie, w formie żartu, takie, takiego: No, Damian, weź trochę tam, dorzuć te, te, tej oliwy do, do ognia, dolej tej oliwy do ognia, tak. No więc no, do, no doleję, no doleję, dorzucę węgla do pieca, doleję oliwy do ognia, no i powiem co tam mi się w jakichś grach nie podoba. Dzisiaj konkretnie, może z tego, o może z tego jakąś serię w ogóle zrobimy. Gra nie podpada. Albo, no nie wiem, jakaś taka może ładna nazwa. Jak wam coś przyjdzie do głowy, no to, to śmiało dawajcie znać w komentarzu. Dzisiaj porozmawiamy o grze, która zresztą nie tak dawno była dostępna w PlayStation Plus. Chodzi mi tutaj o, o grę pod tytułem Greedfall, na którą ja osobiście byłem taki bardzo zajarany. Ja strasznie chciałem zagrać w ten tytuł, ponieważ z jakiejś takiej strony, od takiej strony wizualnej, on strasznie jakoś mi się podobał. Wiecie, takie to wszystko jak nie z naszych czasów, no, no czuć tam tak, taki po prostu, taką pieczołowitość przy świata, który w jakikolwiek sposób odwzorowuje ten nasz, realny, ale z dawnych, naprawdę dawnych, nie chcę tutaj mówić datami, że tam nie wiem 17, no może 17 wiek, no może coś w tym stylu, ale nie chcę podawać konkretnych dat, bo po prostu takiej wiedzy nie posiadam i no, nie będę udawał historyka, bo, bo, bo nim nie jestem po prostu, tak? No, niemniej jednak, czekałem bardzo, bardzo chciałem zagrać w tę grę. Nawet jak jeszcze nie była w plusie, no to tam, że tak powiem, zacierałem ręce. Nawet chyba pisałem do, do, do wydawcy polskiego dystrybutora. Wydaje mi się, że tak, że pisałem do polskiego dystrybutora. No, finalnie gry nie otrzymałem, więc się wstrzymałem, no bo mm, też nie ukrywam, że. Yy, to nie był taki tytuł, za który ja bym zapłacił pełną cenę, no bo widziałem jednak na gameplayach, że tam nie wszystko jest tak, jak być powinno. No ale jak był w plusie, no to oczywiście pobrałem, no i niedługo po, po tej plusowej premierze rozpocząłem swoją przygodę z Gritfall. Początek był dość, dość przyjemny. Od razu, wiecie, poczułem takie Dragon Age vibe. Taki naprawdę bardzo mocne nawiązanie do, do serii od Bioware'u. Co mi oczywiście się bardzo spodobało, no bo ja, ja w ogóle uwielbiam gry od Bioware'u, zaczynając oczywiście od Mass Effecta, a kończąc na, na, na Dragon Age'u. Yy, no ale Gridfall niestety... No od, obok Dragon Age'a to on nawet nie stał. No ale wróćmy do tego początku. Początek był dość przyjemny. Po, poznaliśmy głównego bohatera, nie do końca jeszcze wiedzieliśmy o co w ogóle w tej grze chodzi, bo tam... Jest jakiś wątek choroby, która jest nie do końca znana. Tak naprawdę, wkraczając w ten świat, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, że tak powiem, się w nim zadomowić, bo na wstępie dostajemy bardzo mało informacji. Dostajemy bardzo mało informacji i my nie jesteśmy z tych informacji w stanie nic tak naprawdę wyciągnąć. Co, co dziwne, już na wstępie poznajemy też ogrom postaci. I, I tych głównych, i tych pobocznych. Bardzo dużo postaci, bardzo dużo informacji. Eee, właśnie sobie sprawdziłem. Tak, stylizowanego na XVII wiek. Tak, gra była stylizowana na XVII wiek. Brawo ja. Aż musiałem to szybko przeklikać no ale tak jak mówię, bardzo dużo informacji z których nie jesteśmy tak naprawdę w stanie nic wyciągnąć, wiecie, pojawiają się jakieś postacie, jacyś bohaterowie oni mają już jakąś historię jakieś powiązania z innymi bohaterami w tym mieście, no i tak naprawdę no wiecie, robi się te zadania, no bo, bo szkoda ich nie robić, tym bardziej w takiej grze typu RPG, gdzie no, warto byłoby jednak te, te zadania wykonywać, tym bardziej, że no, jeżeli tego nie zrobimy, no to po prostu nie poznamy tej historii no więc trzeba robić wszystkie, tak? No ale powiem wam, że ja zrobiłem na tej, w tej pierwszej lokacji, w tym mieście, dosłownie wszystkie te zadania i ja nadal nie wiedziałem o co chodzi. Już pomijam fakt, że bardzo dziwnie został poprowadzony dubbing angielski, bo wiele postaci miało akcent jakiś taki przedziwny i ciężko było to wszystko zrozumieć. A napisy były bardzo nieczytelne, bo były bardzo małe. Nawet jak się je powiększyło maksymalnie, to one po prostu były małe. I ja, osoba, która no, w miarę kuma angielski, no tam nie wiem, nie jestem jakimś native speakerem, ale certyfikat z języka mam, tak więc coś tam chyba umiem. I coś tam się, się, się zna, się wie, jak się dogadać po angielsku. No a tutaj miałem taki problem, że no, nie do końca byłem w stanie się jakoś tak, że tak powiem... No, nie wiem, zakumplować z tymi postaciami, bo po prostu nie wiedziałem do końca, jaka jest ich historia, co, co po prostu utrudniało dalszą przygodę w tym świecie. No ale brnąłem w to. Stwierdziłem, okej, okay, dobra, to sobie zagram, no niech będzie. Zobaczymy, co, co tam się dalej przydarzy. No i, no i raptem, że tak powiem, znikąd i w ogóle bez jakiej, jakiejś takiej zapowiedzi pojawił się na ekranie wielki, wielkie, wielkie monstrum, taki potwór, którego gdzieś tam mogłem sobie przyrównać do, do Leszego z Wiedźmina w takiej jakiejś byczej, byczej formie. E, dlaczego? No, no nie wiem. Skąd ja miałem swoje magiczne moce? Nie, nie, nie wiem, no, wybrałem maga, no to dlatego, ale dlaczego on tam jest tym magiem? Skąd się w ogóle magowie wzięli w tym świecie? No nie wiem, pokonałem tego potwora. No nie miałem jakichś takich ogromnych problemów, ale, no, ale udało mi się. Na całe szczęście miałem te ataki dystansowe, właśnie magiczne. I tym udało mi się go załatwić. Bo raczej w takich w bliższym kontakcie, no to byłoby ciężko. No i wsiada się tam na statek i się płynie. Na jakąś tajemniczą wyspę, gdzie są. Gdzie znowu? O, widzicie? E I płyniemy z jednego świata. Gdzie było sporo postaci, których nie znamy, o których nic nie wiemy, ale które trzeba było w jakiś tam sposób poznać, do drugiego świata, gdzie znowu mamy masę postaci, o których nic nie wiemy, ale wiemy, że jest tam jakaś zwada, coś tam jest nie tak, ktoś się z kimś pokłócił, jakieś, wiecie. No, <laughs> w ogóle masakra. Jakie ja teraz sobie tak to analizuję w głowie i o tym mówię, to aż czuję, że mi coś tutaj zaraz po prostu ma wybuchnąć w tym łbie moim, bo. Tak bezsensownego prowadzenia fabuły od samego początku, to ja już dawno nie widziałem. Jak ja tak, nie znam bohatera swojego głównego. Nie wiem w ogóle tak naprawdę kim on jest. No, kimś ważnym, bo wszyscy go tam jakoś tytułują i wszyscy się do niego zwracają z ogromnym szacunkiem. Ale nie jest wytłumaczone do. Znaczy, coś tam jest powiedziane na ten temat, ale nie jakoś zbyt dokładnie. E... Moi koledzy z drużyny, bo tam w ogóle jest ten taki system, właśnie główny bohater i dwóch takich ma kompanów. No i tam, wiadomo, tak jak w RPG, właśnie jak w Dragon Age, można tam tych kompanów odsyłać i jakieś tam komendy wydawać do, do walki. I wie, wie, wiecie, o właśnie o tych, o tych ludziach też mało co wiem. No coś tam wiem, bo coś tam się dowiedziałem, ale to nie jest jakoś dużo. No ja nie jestem w stanie w ogóle się sympatyzować w ten sposób z nimi, bo ja, no bo ja ich nie znam. Jest w czym tak jak bohatera głównego, co przed chwilą powiedziałem. No i pojawia się taki, te, taki problem, bo z jednej lokacji do drugiej nie, nie znamy tych bohaterów. Tam poznajemy kolejnych bohaterów. I co zabawne, poznajemy bohaterów na, na początku, jak tam dopływamy, potem idziemy dalej, poznajemy kolejnych, potem natrafiamy no, na swojej drodze na jakiegoś w ogóle szaleńca, który, no nie wiem, pa pali tego. Takiego stwora, jak wcześniej żeśmy pokonali przy tym statku w tej pierwszej lokacji. I przy okazji jacyś ludzie tam krzyczą, którzy cierpią razem z tym stworem, no powiem wam, że naprawdę strasznie to wszystko pomieszane, strasznie to wszystko poplątane, ciekawe w jakiś tam sposób. No bo jeżeli lubimy tego typu fantastyczne klimaty, no to myślę, że super. Ja akurat jestem zwolennikiem, więc no. Powinno mi się to podobać, prawda? Wręcz, wręcz że tak powiem, taki, taki złoty środek na mnie, żeby mnie kupić, żeby akurat ja był zainteresowany daną grą wideo, ale no, pogubiłem się tam straszliwie. No i, i wiecie, no, tak jak powiedziałem, tego szaleńca. I potem idziemy dalej i kolejne postacie. I potem idziemy dalej i poznajemy znowu teraz kolejne postacie, tylko z tej z drugiej strony barykady. Przemieszczanie się między tymi lokacjami koszmarne. Zadania poboczne dla tych kompanów z drużyny, no też jakoś z nimi powiązane, ale te, też nie do końca tłumaczące ich historię. A, a co jeszcze zabawne, bo, ho, ho, bo, bo to tak, powiedziałem, jedna lokacja i druga lokacja, ale jeszcze w tej pierwszej lokacji poznajemy kapitana statku, który tam, tam są jakiś taki, taki, jakby to powiedzieć, tam jest jakaś taka specjalna grupa ludzi, która pływa na morzu, tak, statkami. No i oni też są tacy specjalni, bo tam oni mają jakąś swoją historię. No w ogóle jest aż mi głowa rozbolała. Straszne to jest. Straszne jest to. Naprawdę, gdzie jest wstęp, rozwinięcie i zakończenie? To jest, ja nie wiem, tutaj nawet chyba nie ma wstępu. To jest samo rozwinięcie tylko że to się rozwija coś. Jak się coś rozwija bez wstępu, to nie wiadomo o co chodzi. Ja się strasznie pogubiłem, nie dałem rady w to grać. Ja dotrwałem do pewnego momentu. Jeżeli ktoś gra, to, 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 to przepraszam, ale będzie taki spoiler. Do jakiejś takiej bitwy, tam jakaś taka bitwa była. Nie brałem, nawet, nie, nawet nie brałem w niej udziału. Tam po prostu była bitwa jakaś. Ktoś tam się z kimś potłukł. Nie wiem o co. Chyba o jakieś tam, no o tą wyspę, o. O tę wyspę się tam tłukli. No i potłukli się, potłukli i, i tyle. No i trzeba było tam... W ogóle to była, to była strasznie dramatyczna scena. Tam ta jedna postać krzyczała... Bo, bo. Boże, co ja mam zrobić? Matko, gdzie jesteś? Tam szukała swojej mamy. E, no i spoko. No i, i super. Ja bym bardzo chętnie zobaczył taką dramatyczną scenę i razem z bohaterką ją przeżył. Ale jak ja jej w ogóle nie znam, to dlaczego mam ją przeżywać? Wiecie o co chodzi. Nie znam bohaterki. Ona coś takiego, jakąś traumę wręcz przeżywa na, na ekranie, a ja, a ja siedzę i myślę sobie: no, no szkoda mi się dziewczyno. To, to jest. Y straszne, bo to nie ma co przeżywać w tej grze. Tak po prostu człowiek w to gra mechanicznie, żeby sobie pograć. No i tam na tym polu w ogóle, wracając do tego pola bitwy, oczywiście trzeba było szukać ocalałych. Ja tak szukałem i tam jakiś zegar w ogóle leciał, że tam musisz szybko ich szukać. No ale skąd ja miałem wiedzieć, gdzie są kolejni? Tam niby pojawiały się jakieś znaczniki. Ja do tego znacznika, a tam pusto. I tam oni mi mówili, uratowałeś jednego, jeszcze czterech, jeszcze trzech. No, zadanie na czas w tego typu produkcji, spoko, bardzo fajnie, ale no, 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 no nie, no po prostu jestem załamany. To jest po prostu gra, w której, której ja nie skończę, bo ja już po tym polu bitwy i zbieraniu tych ocalałych, to już zostawiłem to i powiedziałem nie, 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 dzięki. Usunąłem to z dysku i powiedziałem, nie wrócę do tego. Nie chcę, ja nie chcę yy, grać w tego typu produkcje, które naprawdę... Ani nic nie wnoszą. No. Znaczy też nie jest tak, że gry muszą tylko wnosić coś do życia. Już też nie będę monotematyczny. Czasami trzeba. właśnie, czasami trzeba się po prostu dobrze bawić. a Ja się nawet przy tym dobrze nie bawiłem. No, ja po prostu byłem cały czas jakiś taki, jak ja to kiedyś usłyszałem, skonfundowany. I kompletnie nie wiedziałem o co chodzi w tej całej historii. No to grać po to, żeby się denerwować albo zastanawiać o co chodzi. No okej, okay, są takie gry, gdzie tam, wiecie, trzeba się pozastanawiać, bo nie wiem, wiemy na przykład jak gra może przebiegać, ale nie znamy zakończenia i trzeba trochę pomyśleć i tak dalej. Okej, okay, okej. Okay. Ale jak ja mam interpretować treści, których ja kompletnie nie rozumiem? no ja jestem naprawdę, no słyszycie, jak mi, no mi po prostu tutaj ręce opadają, jak ja teraz to, o tym myślę, bo ja przestałem już o tym myśleć, ja już to odpuściłem, już mówię, Boże, dobra, ten Grateful to już za mną pal pal sześć to. już dobra, nie ma tego tytułu w moim życiu. No ale teraz mi ktoś przypomniał i trzeba było trochę pomarudzić, tak więc pomarudziłem. No nie wiem, czy jestem w stanie Wam powiedzieć coś więcej. No ja bym tutaj teraz mógł, nie wiem, odprawiać jakiś taki monolog znowu kolejnego szaleńca i, i mówić, jaka gra jest zła i w ogóle okropna. Czy to coś wniesie do Waszego życia? No nie wiem, no raczej chyba nie. Chociaż, no mo mo może. No nie wiem, wiecie, jestem naprawdę strasznie teraz tak, zacząłem to przeżywać wewnętrznie. To może nawet być dość słyszalne po moim głosie. Bo chyba do mnie jakoś nie docierało wcześniej z, z jaką grą ja miałem do czynienia. Nie wiem, może dotarło to do mnie dopiero teraz, ale no, na no to nic już nie poradzimy. No, ja Grateful nie polecam. No, nie polecam, przepraszam, ale po prostu dla mnie gra wybrakowana, nie do końca ciekawa. Może tam jest coś takiego, co by mnie jeszcze dalej, dalej złapało, ale ja nie jestem w stanie przez to przebrnąć. No nie jestem w stanie przez to przebrnąć, bo nic mnie tam nie zatrzymało. Ech, szkoda, szkoda, bo to jest naprawdę mój klimat I, i chciałem. No wiecie, tak troszeczkę się wziąłem, no i mówię, dobra, tu już bym odszedł wcześniej, ale szedłem dalej. Tutaj też już nie miałem siły, ale szedłem dalej, ale zatrzymałem się i już nie wróciłem, i już, już nie wrócę i już nie wrócę, bo naprawdę szkoda mi po prostu czasu. Jest tyle cudownych gier do ogrania, prawda? No ale żeby nie było, no to tam nie tylko fabuła nie gra, bo jeszcze nie gra w ogóle taka sfera techniczna. Sporo bugów. Mi się trochę, trochę ta gra zacinała. System walki był spoko. Wiem, że sporo osób na niego narzekało, ale powiem szczerze, że mi się podobał, bo był właśnie w takim starym stylu, więc tutaj jest plus. Lokacje ubogie. Bardzo do siebie podobne. Świat w ogóle taki też pusty, bardzo pusty. Niby nawet ładny, ale pusty. Ech. I to chyba będzie wszystko na temat tej gry. No i tak, tak byśmy skończyli odcinek, ale jest na zegarze 16 minut. No to też nie będę nagrywał 16-minutowych odcinków, bo to bez sensu. Ale skoro dzisiaj marudzimy, to jeszcze sobie pomarudzimy trochę o Avengersach. Miało być tylko o Grateful, ale ja już nie mam nic więcej ciekawego do powiedzenia. Nie będę też na siłę siedział i wiecie, zrzędził, bo to też nie o to w tym chodzi. Więc porozmawiamy sobie o Avengersach. Marvel's Avengers konkretnie, czyli wielkie rozczarowanie zeszłego roku. Rozczarowanie, nie rozczarowanie. Też nie będziemy jakoś bardzo dokładnie na ten temat rozmawiać, bo. Ja zrobię taki osobny podcast. Po prostu przygotuję sobie materiał i coś tam ciekawszego nagram. Ale dzisiaj opowiem Wam o takiej sytuacji, która mi się ostatnio przydarzyła. Bo siedziałem sobie. Ja też o tym pisałem na Facebooku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Gra Podpada, ale nie tylko Facebook, bo jeszcze jest Instagram Gra Podpada. Tam możecie wbijać. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Będzie mi też miło, jak zostawicie tutaj suba. Komentarz. Jeżeli, oczywiście, słuchacie na YouTube, jeżeli słuchacie na Spotify, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić obserwację. A jeżeli słuchacie na Apple Podcast, to również pamiętajcie o obserwacji i ocenie. Będzie mi bardzo miło. Tak więc taka autopromocja w trakcie. No i ja o Avengersach napisałem na Facebooku, więc tam też was zapraszam. I taki sobie nagramy trochę dłuższy odcinek na temat tej gry. Bo ona ma bardzo wiele plusów. Ona, mimo tych wszystkich minusów, ma naprawdę bardzo wiele plusów i też nie, nie jest to tytuł po którym można jechać po całości bo samo założenie stworzenia gry fabularnej w Avengersach, gdzie będą dodawani kolejni bohaterowie wraz z jakąś tam zawartością właśnie taką fabularną w formie DLC jest super no jakby ekstra, spoko, róbcie to rozwijajcie ten świat, jest tam tyle historii do opowiedzenia naprawdę szacun to był mega dobry pomysł i to trzeba przyznać. Tym bardziej, że przecież jest tyle możliwości. Jest tyle możliwości, żeby to jeszcze połączyć z MCU, tak? No wyszło WandaVision, Czemu nie dodali nic i Visionie? Wyszedł teraz Winter Soldier, Falcon and the Winter Soldier. <laughs> teraz powiedziałem z akcentem, nie Falcon and the Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier. Dlaczego nie dodali tego Falcona i tego zimowego żołnierza? Co? No dlaczego. No przecież to się aż prosi. No ale na początku trzeba było dodać Kate Bishop i Hawkeye. A, A mogli ich dodać za kilka miesięcy, jak pojawi się serial. No jakby, ja nie rozumiem tego. No wiecie o co chodzi. To, jest, to się aż prosi, żeby tak zrobić. No w końcu e, to się by przecież wzajemnie nakręcało. No wyobraź, wyobraźcie sobie sytuację, że wychodzi WandaVision, okazuje się po dwóch odcinkach, że to jest wielki hit. No i bam! Wypuszczają dodatek Wanda i Vision do Marvel's Avengers, tak? To jest ta sama grupa docelowa. Naprawdę tak! To jest ta sama grupa docelowa. Albo nie wiem, kończy się Wanda Vision, okazuje się, że to był wielki hit, fani zdewastowani, że to już koniec, że serial się skończył, bam! Wydają dodatek DLC do Marvel's Avengers, tak? To by się, to się, nie, to się nie zadziało. No, była Kate Bishop i był i za to wydane, dwa dodatki o nich, no i ja już miałem taką myśl, że odpalę sobie ten tytuł. Odpalę sobie ten tytuł, zobaczę, co tam w trawie piszczy, ale tego nie zrobiłem. Ale tego nie zrobiłem i jest mi mega, 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 mega źle z tego powodu, bo zrobiłem coś, czego nigdy nie robię. Obejrzałem grę na YouTubie. Ja tego nie robię. Ja nie jestem zwolennikiem takich praktyk. Wolę sam przejść niż oglądać, jak ktoś gra. Dlatego też nieczęsto oglądam streamy, albo sam też nie streamuję bo no, nie, jakoś mi to po prostu nie kręci. Wspieram jakby szanuję, że ktoś to robi, bo to jest ciężka, naprawdę ciężka robota, moim zdaniem, oczywiście. I, I czasami tam jak ktoś z moich takich znajomych, bliższych, dalszych działa w takim temacie, to zawsze odwiedzę, chwilę posiedzę i popatrzę, bo to jest, to jest mimo wszystko, miło kogoś wesprzeć po prostu. no Ale sam tego nie robię. No ale wracając, nie oglądam takiej jeszcze na YouTubie, ale tutaj obejrzałem. Obejrzałem, no bo jak tak sobie siedziałem i już sam myślałem, że no dobra, to odpalę, zobaczę, co tam w trawie piszczy, takiej 8 ten Hawkeye, no to szkoda, by nie sprawdzić. Tym bardziej, że fabuła w Avengersach była spokojna, ja byłem bardzo ciekawy, co dalej się potoczy. No ale tak patrzę, mówię, nie, nie chce mi się. Nie mam czasu na to, nie mam siły na to. Jeszcze nie miałbym się przeplatać z tymi wszystkimi zdaniami online, to też mi szkoda życia. Wiecie, Fabuła online, Fabuła online, co jest tu, co jest tam, co jest dobre, co jest złe. Szkoda mi było na to po prostu życia i czasu, więc mówię, no dobra, zrobisz to. Obejrzysz to na YouTube. Zajęło mi obejrzenie zarówno dodatku Kate Bishop, samych scenek, kat scenek i, i hałka z jakąś godzinę, godzinę z kawałkiem może. I naprawdę było super. W sensie ciekawa jest ta historia. Ta historia jest po prostu naprawdę bardzo ciekawa. Tam się wiele dzieje. Jest to jakoś tak pięknie powiązane w ogóle z tym głównym wątkiem, który był przedstawiony w, w grze wtedy. No, ładnie to się skleja w całość. No, co nie zmienia faktu, że dzieje się to trochę za późno. Square Enix powinno te dodatki wydawać moim zdaniem, żeby utrzymać, tym bardziej pamiętajmy o, o tym, że to jest gra online. To jest gra online z, ele z elementami fabularnymi. Nie na odwrót, jak miało być, niestety. I teraz próbujecie utrzymać tytuł online przy życiu. Mimo cholernie złych ocen, mimo niezadowolenia graczy, jakoś trzeba grę ratować. W końcu no, trzeba na tym zarobić pieniądze. I oni, wiecie, oni chyba żyją w jakiejś bańce, bo wydali ten tytuł bardzo późno. Jeszcze wracając do tego hejtu, na, na sekundkę, nie rozumiem, bo mi się ta gra naprawdę podobała. Ja też nawet napisałem recenzję i, i spoko tytuł. No już też wiecie, nie przesadzajmy, no nie było to to, co, czego oczekiwaliśmy, ale to też nie był jakiś dramat. To, ta fabuła naprawdę była super. No ale oni, no, zrobili co zrobili. Mi się wydaje, że ten online popsuł wszystko. No ale ten online był tym głównym tutaj im, koniem pociągowym. No i zamiast, że tak powiem, wiecie. Zainwestować w to, wydawać te dodatki co tydzień, co, nie, Boże, już co tydzień to już nie przesadzajmy, teraz to już przegiołem, co miesiąc, nawet, no nawet co kwartał, nie, już też za wolno, co dwa miesiące. Najlepiej co miesiąc, ale mogą być co dwa miesiące. Wydawać te dodatki fabularne co nawet ten miesiąc, dwa miesiące i utrzymać, ty zachęcić tych graczy, czymś, żeby tam zostali, tak? No nikt o tym nie pomyślał, nikt tego nie zrobił ale za to, jak już wypuścili dodatek, to wybrali Kate Bishop. W sensie to jest spoko postać, ale wiecie, ona nie jest znana szerszemu gronu aż tak. Jak ktoś jest fanem komiksów, to zna, ale jak ktoś na przykład ogląda tylko MCU, a, a dałbym sobie dwie ręce uciąć, że naprawdę bardzo podobne grupy odbiorców, MCU i, i, i ta gra. Naprawdę, jestem święcie przekonany, że tak by, był, tak by wyszło w jakichś tam badaniach. No i oni dają Kate Bishop. A ktoś tylko zna się na MCU, kojarzy kim jest Kate Bishop, bo gdzieś tam w internecie przeczytał, no ale nie wie kim jest Kate Bishop. I taka postać ma zachęcić graczy, żeby wrócili do gry. No nie wiem, no gdyby tam rzucili właśnie, e, nie wiem, e, właśnie Wando Maximov, czy. Zimowym żołnierzem, czy falkonem, czy w ogóle postaciami, które gdzieś się pojawiły wcześniej na ekranach, to byłoby super. I myślę, że wszyscy by wrócili. No, teraz ten hołkaj wyżył. No to może on coś tam. Nie, musiałbym sprawdzić dane. Może on coś tam gdzieś pomógł, ale wątpię. Ze smutkiem, ale wątpię. No i to byłoby dzisiaj na tyle. Takżeśmy sobie podsumowali Avengersów, Gritfola. No nie wiem, no, ja nie lubię takich odcinków nagrywać, wiecie? Ja to jednak wolę o takich fajnych grach mówić, tak pozytywnie się wypowiadać, szukać tych plusów, a nie tylko tych minusów. Dużo się złego dzieje na świecie, to po co mamy sobie jeszcze humor pogarszać, nie? No właśnie. Tak czy siak, zapraszam Was na Instagram, zapraszam Was na Facebook, gra podpada. Niedługo Was zaproszę na stronę internetową grapodpada.pl, gdzie z naprawdę fantastycznymi ludźmi stworzyliśmy super redakcję. Będą ekstra teksty, felietony, recenzje, artykuły branżowe, no po prostu będzie czat cud, miód i malina. Bardzo się cieszę, już nie mogę się doczekać, kiedy zaprezentuję wszystkich na Instagramie, każdego przedstawię po kolei. No w ogóle będzie dużo fajnych rzeczy się działo, tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeżeli słuchacie tego na YouTubie, to będzie mi mega miło, jak zostawicie subskrypcję i polubicie ten materiał. No i napiszecie komentarz, a jeżeli na Spotify słuchacie, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić obserwacje, a jak na Apple Podcast, to również pamiętajcie o tym, żeby zostawić obserwacje. No i ocenę, jak macie ochotę. Będzie mi mega miło. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spokojnego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchacie wam, życzę i do usłyszenia.